Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w 16 odcinku Zagrajmy Best Play MTA. Jest to przedostatni odcinek naszych przygód na serwerze. Jest ze mną oczywiście XOKRACE. Paweł, przywitaj się. Siema, siema. No i nagrywam dzisiaj dość późno odcinek, nagrywamy dla Was ten odcinek, bo z tego co wczoraj zauważyłem, na Best Playu pojawiło się nad grą jakaś kula. Tylko pytanie, czy ona się teraz też pojawi. Jak na razie jej nie widzę. Ona gdzieś tu w okolicach była i chciałbym dla Was to nagrać. Jak na razie serwer mnie częstuje tylko lagami lekkimi. Widzę, ty tam katujesz motor. Głośno jest? Nie, nie. Znaczy, no tak cicho było, ale byłem. Cicho jest, ale słychać było. Zepsuć trochę. No i właśnie ta kula mi się wczoraj pojawiła, tylko że próbowałem hydrą wylądować i mi się nie udało. Ale tym razem nie katuję tego. Motora tylko katuje Formułę 1. Jeszcze mamy około za 2 minuty, ta kula powinna się pojawić. Jest! Ty, ona leci! Paweł! Ona leci! O, w Tak? dupsko! Jest, Byłem pojawiła nigdy się. po trójkolekcji. Kurde, pas. Ty, i ona leci cały czas, dlatego ja nie mogłem. Szybko to leci. Nie no, helikopterem to gonię, hunterem. Ale nie wiem, czy jak... Ty, możesz ty w Ty, dupsko. zmieniła kierunek nagle. O, w dupę, to właśnie to chciałem wam nagrać. I to się chyba z góry da. Wlecieć od góry. Ja pierdzielę. Ty, nie da się. A spróbuję na tym wylądować. Ty znikło to, czy... Ty, kurde. Spadłem. Przez to. Ja nie wiem, czy to znikło, czy Nie da się ja... to wylądować. Leć w stronę Sanferio. Kurde. Dobra, ma... Masz ją? Tak. To leć za nią. Leć, żebyś jej nie zgubił. I nie ląduj na niej. Znaczy, możesz wylądować, ale i tak nie utrzymasz się. Ja zaraz padłem z niej. Już sobie biorę tego hydrę. Kurde, chyba zgubiłem tą kulę, ja pierdolę. O kurde. Nie za dobrze. Gdzie ona leci? W Sanferio? Nie, gdzie ją zgubiłem po drodze, gdzie w stronę Santeria albo RV. Judy, Dobra, lecę ją poszukiwać. dobra, to ja zbiję się na wysokość, jakoś na wysokości. Dobra. Teraz wracam. Dobra, zaraz wracam. Okej. Ona niestety gwałtownie zmienia kierunki, z tego co zauważyłem, więc nie wiem, gdzie ona się aktualnie teraz znajduje. Ona jest niewidzialna na mapie. Więc może być praktycznie teraz wszędzie. Tu się rozglądam, żeby ją znaleźć. Na czacie piszę ludziom.
Powiem wam tak, że za 2 minuty 11 pojawia się ta kula na Grove Street. I właśnie teraz już nie wiem, gdzie ona jest. Niestety zgubiliśmy ją. Nic, lecę do Los Santos z powrotem. Trolololo. Kurde, no szkoda, szkoda naprawdę. Bo tak się napaliłem na tą kulę wody. Niestety niepotrzebnie lądowałem na nich. Udało się. Widzieliście mój tu popis latania. Kęta. No i nic, chyba przepadła. Jak kamień w wodę. Kurde no. Chyba od dołu da się do niej wlecieć, a wczoraj mi się wydawało, że od góry da się wejść do niej. A dzisiaj już chyba od dołu, może ona się gdzieś jakoś zmienia. Pozycja tej kuli wodnej. Więc na pewno, jeżeli ktoś chce obejrzeć pościg, zapraszam do 17 odcinka, bo pewnie jeszcze 17 nagramy. Bo tu już naprawdę nie wiem, nie chce mi się szukać. Zasię chyba, a zapiszę się na rejs, bo raczej już jej nie znajdę. Jestem ciekawy, co ona pokaże. Czy ona może do jakichś itemów czy coś zaprowadzi może, do jakiejś podkowy. Yeah, jedziemy. Z koksem na rejs. Ginawahari. Mistrz kierownicy ucieka. O, ktoś wybuchł. Przykro mi. Wyścig po zakrętach, znaczy po ulicach San Ferio. Nie za dobrze to brzmi. Sorry, że mówię tak cicho, ale niestety mamy późną porę, a u mnie już wszyscy śpią. Tylko ja jeden, Ferien, dre tutaj. Chodź. Mogę naprawiać? Nie. Spoko. Jeszcze jest trochę tych checkpointów do zabrania. Nie ma jeszcze połowy. 30,5 to jest połowa. Także te checkpointy w niektóre miejsca są blisko siebie. Więc może tak źle nie będzie. Byle nie rozdupić auta. No, sam ferie nie istnieje.
spawner. Mieli pomysły tutaj. Podkowy nie ma, tutaj nie ma. A była. Jakiś inny świat. Trolololo. Nie używam nitra, bo być jeszcze gorzej, to pogorszy moją sytuację. A jest ona... mamy dobrą przewagę, jesteśmy w dobrej sytuacji, chciałem powiedzieć. Lucky Chumofeczio. Źle śpiewam, wiem, fałszuję. No, tutaj znowu. Kurde, ale ten wyścig jest długi. Nie ma szlabanu? Nie ma. Ale są kosze. I wszystko jasne. Tylko patrzę, jak mi się zacznie jarać. No, ja tutaj już wykorzystam to nitro. Niepotrzebnie. O, już będzie meta tutaj. To git. Jeszcze żeby bramę trafić, dobrze. Tum, pum, 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 do wody. Spoko. Pobiłem jakiś rekord. Gdzie tam? 3 minuty i 29 sekund, więc bijcie mój rekord, który się nie zapisał na tablicy. Pandy? What the fuck? Ja sobie jadę kasę odłożyć na konto. What the fuck? Paweł, jesteś? Ktoś dorwał Pawła. O kurde. Kokser. Yeah, Kawasaki. No kurde, naprawdę szkoda, szkoda, głupotę zrobiłem. Z tym. Te! Widział. Ktoś kulę wopnął na niebie. Hehehe. O nie, tutaj to ja nie wjeżdżam, bo będzie strefa. Balista, tu mamy Audi. SS. O nie. Jest zbyt wolno. O, dęba staje. Kawasaki. To przypomina Benzera Jankę. O, widzę, że nawet chyba mamy stożki tutaj. No, stożki, filtry stożkowe. Jest moc, kurwa. Ojej. No i co by tu zrobić? Dupa. Tak jest, dobra, kilnę się, żeby się gdzieś... Może na racę. A, na racę się zapiszę jeszcze. Bo ktoś się zapisał. No i akurat jest nasz dwóch. Tu się przejdę i poszukam podków, bo tutaj nie byłem. A może tu gdzieś będzie podkowa. Mam około 20 sekund na przeszukanie. Tutaj, ale naprawdę takie fajne są niektóre lokalizacje. O nie, motorówka, zarąbiście. W okolice Elfa. Jakie czumafecze. W końcu nie zbiorę checkpointa. O, czugi mam. No i ba, tak się musiało to skończyć. Nie zebrałem checkpointa. Tak jest.
Pozdrawiam kolegów z wyścigu, przez których nie zebrałem checkpointa. Nie, no zawsze spoko. Ktoś tu wódkę porzucił. Łódkę. No nie, to jest chyba ta z wybrzeża, co tu stoi. Czemu checkpoint znika, jak się zbliżam do niego? Oto jest moje pytanie. Pewnie zbugowało się. Paweł zaraz do nas powróci. Siódmy checkpoint. Przydałaby się inna muzyka, nie stawili to przy każdym wyścigu. Nie doświadczam emocji przy tej muzyce. Tam jest meta. Nie wiem, spoko. A ci co tutaj robią? Nie mówi, że mi nie zbierze. Nie, no bez jaj. Nie zabrano. No, jeszcze nie ten checkpoint, co potrzeba. Zawróć. Nie no, masakra. Muszę potrenować jazdę motorówką, pływanie motorówką. Nakręcę. Nic z tego. Zarąbiście, że da się tu cofać. Już jestem. Jakiś gościu, kokser. Coś się stało, zerwało nas połączenie. Niedobrze. Coś się stało i zerwało nam połączenie. I co by tu zrobić? Szeszek. To wolna strefa. Chciałem gościa z tymś. Masz szczęście. Pozdrow dla szatek. Szatek, nie Szeszek, tylko szatek. Pito. To co, nagrał się tepniemy? To się na wyścignicę. Paweł dzwoni. Muszę jakoś tutaj to zminimalizować. Dobra. Co? Czy skończyłem?